No i jesteśmy w kolejny czwartek on. Dzień dobry, dobry wieczór, Deep Sesje Live Guest Mix, czyli czwartek, godzina 20 minęła i zapraszamy na naszą bardzo fajną, chyba można śmiało powiedzieć, audycję. Dzisiaj razem ze mną Kaczy, siemano. Witam cię serdecznie. Trzeba przypomnieć chyba to, że ostatnim razem, kiedy w ogóle u nas byłeś, to jeszcze gościłeś w starym studiu. Oj, było to jeszcze wcześniej, jeszcze u ciebie w domu. Zaczynaliśmy. A tak, ale to tak. Jak nagrywaliśmy te sety jeszcze w domu, kiedy to wszystko ręczkowało, nie? Tak, tak. Kurde, kiedy to było? Pamiętasz dokładnie? Ile to było już lat Słuchaj, temu? No to było gdzieś około 4 lat temu. 4 lat temu? Tak, bardzo prawdopodobne. 4 bo lata, chyba, no. Tak, bo za, rok, rok będziemy świętować 5-lecie. To już też będą fajne imprezy, o tym to może kiedyś coś tam też porozmawiamy. A 4 lata temu dokładnie spotkaliśmy się wtedy jakoś u mnie. Tak, nie? Ja byłem chyba jeden z twoich pierwszych gości, z tego co pamiętam. No. Tak, jakoś, ty, no, napiszę do tego ziomka, gdzieś z okolicy, nie? No jakoś poszło. I poszło, jesteśmy dalej, tu siedzimy i rozmawiamy. No, jak to wszystko fajnie może się potoczyć, nie? No, i byłeś wtedy później jeszcze w naszym starym studiu, w starej lokalizacji. Tak i jest. Teraz w końcu dotarłeś do nowej. Siedziby tego pięknego przedsięwzięcia. No. Mateusz, co tam dobrego u ciebie słychać? Dużo pracy. Dużo pracy. Dużo pracy, niestety dużo pracy. No i same pozytywy, wiesz. O, i to jest dobre, że nie narzekasz na życie, na podwyżki, na podatki. Nie, no to wiesz, mam taką godzinę sobie dziennie zarezerwowałem, tak między 15 a 16 na narzekanie. Aha. I mam ten okres narzekania i sobie narzekam. Ale wtedy nie spotykasz się z dziewczyną? No, niestety. Niestety ciekawe, jak ona to wytrzymuje. Ma stalowe nerwy, wiesz. Zaraz to jakiś komentarz pewnie pociśnie. Mateusz, bo trzeba to głośno powiedzieć, że nie zajmujesz się tylko stricte muzyką, ale wziąłeś się też bardzo mocno za organizowanie tych imprez. I teraz takie może do ciebie zadam pytanie. Czy lepiej się czujesz jako DJ, czy jako może organizator? Wiesz co, nigdy się nad tym nie zastanawiałem tak bardzo, ale jedno i chyba i drugie. Tak? Wiesz co, lubię organizować imprezy po prostu... Mam jakąś wizję i po prostu ją staram się przekładać to na żywo. Ziścić. Ziścić tą przelać wizję. Przelać na papier. Tak, przelać na papier można powiedzieć i się podpisać jeszcze pod tym na koniec, wiesz. Mateusz, zrobione, odkoczone, hyc, poszło, hyc, było, tak. Jest. Ale też lubię, wiesz, grać dla ludzi chyba. Tak? Lubię. Tylko zależy na jakich ludzi się gra i co się gra. Ale zazwyczaj staram się grać to, co lubię i to, co ludzie odbierają najlepiej. Mhm. Ale to wtedy mówisz o tym, że jaki to może być gatunek muzyczny? Co to może być takiego, co daje ci tą siłę i wiesz, to, że na tej imprezie czujesz się tak, że kurde, jestem jak u siebie w domu i idzie. Chyba najbardziej techno house. Tak? Techno house mi najbardziej zawsze podchodzi na imprezach, bo ludzie potrzebują tej energii i tego basiku jakby można czyli, powiedzieć. Czyli tak, i Ibiza nocą. Ibiza nocą, tak. I Ibizowo mocno i zawsze to było w moim sercu, wiesz, Ibiza i te rytmy bardziej mocniejsze z basikiem i żeby to szło i nóżka chodziła. Byłeś kiedyś w ogóle na Ibizie? Jeszcze nie, ale to jest wielkie moje marzenie i planuję. A jak już tam będziesz? Masz, wiesz, taki może taki bucket list, taką listę. Gdzie muszę być? Tak. Co muszę odkaczyć? No. mam, oczywiście. I co się na tym zawsze znajduje? No wiesz, Bora Bora Club. O. Café del Mar. Aha, czyli bardzo klasyczne. Eden. Aha. Do Kokona. No. No, Space'a zamknęli. No niestety, ale jest ale wiesz co, można podejść tam i wiesz, z jakimś na drugim Space sobie tam z tyłu z karteczką zrobić. To i było. Od razu 50 osób za tobą też do tak, zdjęcia. Tak, tak, tak. Space. No i to chyba te miejsca, wiesz. Mhm. San Antonio, Ibiza. Jeżeli już Ibiza. Powiedzmy uderzył tak wysoko, chciałbyś zagrać na Ibizie? Zależy na jakiej imprezie. No właśnie. Zależy na jakiej czy to imprezie. Byłoby, gdzie byś się widział? Wiesz, czy afterowe gdzieś... granie, czy takie nocne granie, czy to byłoby poranne granie? Mhm. Sam nie wiem, powiem ci. Nie wiesz. Nigdy się nad tym nie zastanawiam, czy to klubowe byłoby takie, czy plenerowe bardziej. Mhm. Gdzie byś się, powiedzmy, wiesz, lepiej odczuł, lepiej spełnił? Wiesz co, bardziej chyba w plenerze. Lubię granie plenerowe. Outdoorowe. No, outdoorowe, takie wiesz, jeszcze z dobrym nagłośnieniem, jeśli ten nagłośnienie jest naprawdę konkretne, gdzie słuchać tą muzę, gdzie się tu za dnia czy w nocy? Wiesz co? Ciężko, nie? Ciężko zdecydować, ale powiem ci, a co tam? Zagrałbym w nocy, rano bym wstał i sobie poszedł zagrać jeszcze after. Jeżeli byś wstał, byś był w stanie. Jeżeli byś wstał, bym był w stanie.
Jasne, że tak. No, no to pewno. Bo wracając do tych twoich imprez, które organizujesz, kiedy była ta ostatnia impreza? Z 3 tygodnie temu? 4? 3-4, no. Jakoś tak, nie? No, no jakoś i tak. Trzeba powiedzieć, że ta impreza w Złocieńcu, moi drodzy, czyli całkiem daleko Drawska, naszym wspólnym zdaniem, moim i na pewno twoim, wyszła bardzo dobrze. Bardzo dobrze wyszło. Bardzo dobrze wyszło. No, wyszła bardzo dobrze. Nie ukrywam, że byłem trochę przejęty tą imprezą, no, wiesz, do tych pierwszych ludzi, którzy weszli na parkiet, bo zawsze to jest taki stres. Ale byłem pewien, że ludzie mnie i publiczność się zawiedzie i klubowicze ze Złocieńca nigdy nie zawodzą na imprezach i zawsze się pojawiają. I to jest taki jeden plus, że można robić je w ciemno i wiadomo, że oni się zawsze pojawią. Tak, chyba to jest to, że Złocieniec ma to coś w sobie, że trzyma tych ludzi, tak? Że ci ludzie są, ci ludzie przyjdą i oni się na pewno pojawią. Ja byłem osobiście bardzo w szoku, bo obstawiałem, że ludzie, wiesz, zaczną się schodzić dopiero może o 23:00. Jak to bywa w większych miastach, czy coś podobnego, tak? Tu 21 i już No i tak by można było do rana, powiedz. No, naprawdę, no, do rana i ograniczony czas. Bo trzeba napomnieć to, że to miała być impreza plenerowana w teatrze. Tak. Zakończenie lata. Lata, no ale pogoda nam z przykusa takiego spędziła. Tak, bo aktualnie mamy pogodę angielską, jakby ktoś nie wiedział w Polsce. Tak. Pijemy herbatkę i... Tak, i rozpieszcza nas promieniami. Tak. Słoneczko. Tak, a dzisiaj twój set, przygotowałeś się, czy to będzie po prostu wielki jeden spontan? Wiesz co, zawsze się jakoś przygotowuję, dobieram tą muzykę, coś tam wrzucam w jakieś foldery i coś tam jest, coś tam i wybieram podczas seta, co mam zagrać kolejnego i coś, jakiś kawałek ominę, nie powracam do tego kawałka, albo chciałem zagrać go, ale nie zagrałem, bo po prostu jakoś mi umknął, ale mam jakiś plan. Mamy jakiś plan, ale co z tego wyjdzie, to się okaże, jak zawsze. Masz jakieś takie numery, które na pewno chciałbyś zagrać? Kilka jest. Takie bomby. Bomby? Bardziej... No, zawsze jakąś bombę mam ukrytą w sobie. Taki mały... Asa rękawa zawsze wyciągam. Zawsze mam jakieś parę asów ukrytych w rękawie. Jakieś bomby też się pojawią. Bardzo deepowo będzie. Trochę inaczej. No, trochę tych house'u poleci, ale bardziej się skupiłem na dipie. Zbudujesz klimat. Zbuduję klimat. No i fajnie. Zbudujemy. Pomimo muzyki też zajmujesz się tam, jak śledzę twojego Facebooka, bardzo takim oryginalnym czymś, bo jesteś takim chyba budowlańcem, pasjonatem. Pasjonatem dobrego budownictwa. Właśnie. O, bardzo ładnie ująłeś to wszystko. Wiesz, uwielbiam budownictwo, uczyłem się budownictwa. A tego nie wiedziałem. Uczyłem się budownictwa 3 lata, od zarania byłem budowlancem, fascynatem budownictwa, budowa domów, teraz się fascynuję starym stylem budownictwa oraz nowoczesnym stylem budownictwa, lubię połączyć te dwie rzeczy. To ty już grubo lecisz w tym temacie. Powiem ci, że trochę tak. No bo ten ostatni, co ostatnio wrzucałeś, podwórko wyłożone to całe kamieniami i cegłami. Rozety. No petarda. Petarda, no bardzo, też mi się bardzo, podoba. Bardzo, dużo ciężkiej pracy i lubię sam pracować. Tak? Tak, wszystko sam robię. A, czyli nie czujesz jeszcze tego feelingu zespołowego? Co? Chciałbym, tylko nikogo nie mam do takiego feelingu, można takiego do dobrego zespołu, tak? Dokładnie, Dobrego... byś mógł zaufać, tak? Zaufać w tym, co robię, wiesz. No. Bo ja mam jakiś, zawsze buduję jakiś sobie plan w głowie i dążę do tego planu, zniszczenia się z tego planu za wszelką cenę i staram się to robić jak najlepiej, jak mogę i odtworzyć to, co mam zapisane w mojej głowie i fantazji. Ale jeszcze mimo wszystko jesteś do tego też zapalonym kucharzem. Nie? No można tak powiedzieć, zapalonym. Lubisz sobie ugotować. Lubię zjeść. No, na swoim wybudowanym grillu. Lubię. No. Lubię zjeść, jeździć po restauracjach i smakować różnych potraw, różnej kuchni. I to też czasem odtwarzać u siebie w kuchni. No proszę. I karmić mać. Możesz powiedzieć tak, że jak w kuchni, tak i za konsoletą? Chyba tak. Jest coś podobnego. Coś jest smacznie i pięknie. No. Na talerzu. Kiedy kolejna impreza teraz w Złocieńcu? Nie chcę zaprzeczać, może za miesiąc, może w przyszłym roku.
No. Bądźcie na bieżąco i... Tak, ludzie muszą ciebie śledzić. Śledźcie mnie na Facebooku. Facebooku znajdziecie. Znajdziecie mnie na Facebooku, śledźcie mnie. Na pewno informacja się pojawi dużo wcześniej, no przed kolejną imprezą i myślę, że zagramy na kolejnej imprezie razem. Też by było super. Tak. To by było mega. Ale zagramy to, myślę, że teraz mam w planie zrobić bardziej wersję klubową. Mhm. Nie bardziej, wiesz, taką kameralną, coś w tym stylu, że będzie klimacik. Tak. Zawsze musi być klimacik. Zawsze musi być klimacik. Nieważne, co się będzie działo, zawsze musi być klimacik. Tak, Mateusz, pomału będziemy się zbierać, bo w końcu trzeba zacząć tego twojego seta. To ja ubieram kurtkę i lecę. Ubieram kiecę i lecę. Siadam ją, to ja lecę. Pozdrawiasz kogoś na koniec jeszcze? Pozdrawiamy wszystkich moich wiernych fanów. Tych, którzy uczęszczają na nasze imprezy i śledzą nas na Facebooku i zachęcam do kolejnych udziału w kolejnych imprezach. No i super, nie? I oglądajcie nas. Tak. Już za jakieś 50 sekund po dżinglu wideo w Deep Sesje Guest Mix, oczywiście wszystko na żywo, kaczy i też wchodźcie na jego Facebook, K3 AK Kaczy, tak? Dokładnie. Dobra, zapraszamy.